Witajcie. Z tej strony ponownie Starkey. Dzisiaj jest ten dzień, gdy znowu gramy w Graveyard Keepera. Oczywiście można byłoby się spodziewać, że odcinka nie będzie tak szybko, czy że właśnie trochę poogarniam dodatkowe niebieskie punkty czy coś, ale stwierdziłem, że niebieskie punkty o tyle łatwo się robi, że w sumie mam zapas pozostałych, to wiecie, będzie trzeba jakąś technologię opanować, to w sumie zdobycie właśnie niebieskich punktów to jest kwestia paru minut, to nie będę już farmił jakoś szczególnie. No jasne, przylazłem tutaj z zapchanym ekwipunkiem, przez co nie mogę pozbierać winogron. No cóż, nie jest to wielka strata, bo bądź co bądź mam już winogron w zapasie chyba na zawsze. No ale jednak, strata jakaś jest. Dobra, to teraz zobaczmy może, co było potrzebne na ten stragan. 5 lin z konopi, rzecz jasna, 15 desek i 20 gwoździ. Dobra, 5 lin, to nie będzie problem, bo trzeba będzie to wytworzyć. 20 desek powinienem już mieć nawet w zapasie. No 15 desek, a 20 gwoździ, no, będzie wymagało trochę roboty, ale nie takie rzeczy już Bob potrafił zrobić. W sumie te 17 mam w kieszeni, więc no. Gwoździ na pewno nie zabraknie. Dobra. I ogólnie cel na dzisiaj pozyskać kolejne trupy, a przy użyciu tych trupów stworzyć złoty nawóz, który tak de facto jest chyba już ostatecznym wyzwaniem dla mojego grabarza. Dobra, wpychamy wszystko, co się da w odpowiednie miejsca. I okej, gwoździe już są. Zobaczymy, jak z deskami. No, też są. Więc jak widzicie, prawdopodobnie muszę ogarnąć tylko i wyłącznie liny z konopia. To już jest taka kwestia na zasadzie, tak bardziej to trzeba pójść i to zrobić, niż ogarnąć, bo wszystko mamy tylko, no, jeszcze nie posadzone, że tak nazwę. No, dobra, nie posadzone, tylko, no właśnie, nie przerobione. Super. I znowu zapchało się. Pędrakami pewnie. I tym. Dobra, nawozy też odłożę. Na obecny moment zajmiemy się właśnie przydatniejszymi rzeczami, a jakby tego nie było, nawozy mogą trochę przeszkodzić. I mamy problema. Za mało nasion dyni powstało, żeby móc teraz kolejną dynię posadzić. Niestety. Ale w sumie główny cel osiągnięty. Mamy srebrną dynię dla Klotyldy. Więc w sumie, jak już będę brał konopię, nie wiem ile by potrzebne na liny, więc wezmę całą. A potem pójdziemy do Klotyldy, dajemy dynię i zobaczymy, co dostanę za recepty fajne. Bo możliwe, że właśnie one będą tym, co jest mi potrzebne, żeby zadowolić kupca i w ogóle, i tak dalej, i tak dalej. Ale zanim Klotylda, no to właśnie trzeba zajrzeć, z czego się robi te liny. Powiem, że konopie, ale wiecie, no nie wiem ile, nie wiem jak konkretnie. Jednak zajrzycie, co to... 5 lin z 4 konopi, serio? I za to jeszcze jest po niebieskim punkcie. Fajnie. Tylko dosyć niefortunnie się złożyło, że w sumie, no, jak widzicie, bezproblemowo wszystko zrobione. Dobra, już nawet nie wiem, co chciałem mówić. Pogubiłem się trochę. W sumie jutrzejszy dzień będzie już tym najlepszym. Nie ten, który teraz się zaczął, tylko wiecie, dzień słońca. Bo zarobimy. A dzięki tym zarobkom kupię nasiona marchewek. Bardzo dużo. Chyba, że mam, ale niestety wydaje mi się właśnie... No nie mam. Z nasion marchewek wchodujemy marchew, miliony marchwi nawet. Te marchwi przerzucimy na trupy, trupy, wiecie, pieniądze i będzie można już powrócić do wszystkich swoich działań. No jasne, Klotylda jeszcze śpi. To w sumie póki tu jestem, można poszukać wolnych złóż żelaza, bo... No de facto są mi potrzebne, bo mało się będzie kończyło żelazo i ocenić życie. No i też czerwone grzyby, zwane inaczej humorami, trzeba byłoby pozbierać, bo... Jak wiem, patrzałem trochę na podpowiedzi alchemiczne i wiem, że potrzeba... jakichś toksycznych związków, żeby tworzyć, ulepszać smaku. Trochę dziwne, ale no niestety. A jeśli ma być coś toksycznego, to nie będę ukrywał, jedne co mi się kojarzy z toksyną, to właśnie są te humory, więc... Po prostu stwierdziłem, że warto będzie ich trochę przygotować. Trochę upa Klotyldy, ale
I dalej tam nie ma. Natomiast trujących grzybów, jak widać, jest pełno. Tylko szkoda, że w sumie jedne z zastosowań to prawdopodobnie będzie stworzenie toksycznych tych związków, które są potrzebne w alchemii, ale jak znam samego siebie, to pewnie wykorzystam to z raz, dwa razy góra i tyle. Można łowić. Fajnie by było, gdyby się udało w ogóle. Pewnie znędzicie przejdę zaraz całą tą trasę, którą trzeba było iść oryginalnie, żeby dostać się tam z własnej woli od tak po prostu i właśnie o tym mówię. A w jakim punktu już miejsca nie ma. Zniszczyłbym coś, ale nie wiem, co będzie potrzebne, więc no niestety już nie mogę pozbierać niczego. Ale za to mogę... fajnie. Dobra. Zobaczymy, co będzie brało, chociaż na najbliższym. No nareszcie, jest ryba. Przynajmniej jakaś fajna. Gdyby jeszcze tylko łatwo się to wyciągało, to byłoby fajnie, ale nie, musieli zrobić to minigry jak w Stardew Valley. A fish a day. Dobra. Węglarz. Co prawda poświęciłem szkło, co pewnie potem się odbije na tym, że znowu zabraknie szkła na jakieś ważne coś, co będę chciał zrobić, ale... Węglarz wydaje mi się, że będzie jakąś porządniejszą rybą, patrząc na cały kształt. Nie mam tylko nadzieję, bo jeśli okaże się, że jest jeszcze gorszy niż to, co do tej pory, miałem coś trochę w kurze. Ale kto byś tam tym przyjmował jakoś wielce? Póki co ważne, że złapam nową rybę. I w sumie mam tego achievementa A Fish a Day. Nawet zobaczę, co to jest. Aha. Aha, dobra. 6 różnych gatunków ryb w sumie. Nic takiego wielkiego, dobra. Przyniosłem ci dynię. Pięknie. Zupa to doskonałe danie. Przekonasz się, gdy wypadną ci już wszystkie zęby. Aha. I nareszcie mogę dzięki temu robić zupy. Fajnie. Nie ukrywam, te zupy pamiętam, że były potrzebne właśnie do obiadu, więc... Jakby nie było, Klotylda pomogła sporo tą zupką. Teraz tylko trzeba będzie jeszcze wymyślić ostatni składnik, bo wiemy, że mamy ciasta te winogronowe, które już będą bezproblemowe, jak tylko posiądę trochę mleka i jajek. Przy czym wiem, gdzie je kupić, tylko wiecie, no, kwestia kupienia samego w sobie. Potem właśnie jakąś zupę trzeba będzie przyrządzić. Przecież przyrządzanie zupy nie powinno być wielkim problemem, jak już zobaczę, jakie składniki są potrzebne, rzecz jasna. No i na koniec właśnie ostatni składnik. Nie wiem, może to mi z kasoczewicy by się udało, czy coś, ale... Nie wiem, czy ono nie koliduje właśnie z zupą samą w sobie. Więc trzeba będzie trochę pomyśleć. Dobra. I przy okazji, jak już tu jestem, to zobaczę, jakich nasion mam ile. Boże, nie ma problemu, konopia się zatrzymała, ale niepotrzebny, burak jest, kapusta jest. I właśnie, chociaż jedno nasiono marchwi będę musiał dokupić. Jak to jedno bym miał, to w sumie, tak de facto bym mógł już nieskończoną dawkę marchewek produkować dzięki srebrnemu nawozowi, bądź nawet złotemu, chociaż na początek srebrnemu, więc... Dobra, miska kiszonej kapusty. Widać, że tutaj jest po prostu w ten sposób, że trzeba mieć sól, kapustę i marchew. Ale ja chciałbym poznać inne informacje. No, czyli węgorz jednak nie jest niczym szczególnym. Burger potrzebuje chleba, nie problem. Pieczeń, nie problem. Cebula. Czyli będzie trzeba zdobyć w sumie złote cebule, co jak już zaczniemy hodować, nie będzie żadnym problemem. I okej, tutaj nic takiego. I teraz zupy. Pieczona ryba to nic takiego. Pieczony łosoś. Ryba po królewsku. Filet z ryby niebieskiej. Dobra, czyli potrzeba miodu i fileta z ryby niebieskiej. To teraz tylko zobaczymy, czy ryba po królewsku się zalicza do dobrych obiadów. No chyba tak. Chociaż nie. Właśnie jest taki problem, że trzeba załatwić... Cebulane krążki by mogły być. Ewentualnie... Cebulowe tosty, których nie wiem, jak przyrządzać.
też mogło być za to ryba po królewsku, bądź jakaś zupa. Albo miska soczewicy. Dobra, pieczony łosoś złoty daje w sumie 30 na złote. Więc tak de facto nie wiem, czy jest jakiś wielki problem. Pieczony łosoś, czego potrzebuję? A, byśmy mieli filet rybny, tylko porządnej jakości. Trzeba będzie jeszcze też to załatwić. A niestety nie wiem póki co i jak. Więc te. Mamy postęp, ale jest to na tyle, powiedzmy, nieznaczący nawet całkowicie teraz, że... Dobra, jestem idiotą, znowu nie zobaczyłem, jakie są potrzebne rzeczy na zupy. I te zupy są moją największą chyba nadzieją. Zupa rybna. Czy ona zawsze jest brązowej jakości. Naleśniki, pieczeń, omlet, pieczona dynia, miska soczewicy. Nie, miska soczewicy byłaby łatwa chyba do załatwienia. Miska zupy dyniowej. Na mleku. Zupa z kapusty. Zupa dyniowa. Nie rozumiem, czym się różni miska zupy dyniowej od zupa dyniowa. Dobra, mniejsza z tym. Wiecie co? Tak patrzam se. I łatwo będzie ogarnąć jakiekolwiek te zupy, tylko właśnie większym problemem będą te tosty cebulane albo cebulane krążki, bo nawet nie wiem, czy mam do nich dostęp. Uwaga, uwaga, no i oczywiście nie mam. Trzeba będzie jeszcze odkryć co. Bądź co, bądź może wielce pogorszyć sprawę. Bym chciał tak rzeczywiście móc się zająć tym wszystkim. Byłbym geniuszem, że jak zwykle nie odłożyłem wszystkiego na miejsce, kiedy mogłem. No ale co już zrobić? Taki już mój urok. Dobra. Tak więc, miejmy nadzieję, że nie pomyliłem czegoś i mam wszystkie składniki potrzebne do stworzenia... Dobra, składniki? Materiały budowlane do stworzenia namiotów. No, jak się okazuje, mam wszystko na bufet, więc teraz tylko Bob musi pomachać tym młotkiem, żeby postawić... Bufet. 5 złotych burgerów. 10 złotego piwa, serio? Trochę się nakomplikowało. Nie ukrywam. Chmielu nawet nie mam. A złote burgery oznaczają złotą cebulę. A złota cebula, bądź co bądź, oznacza... Trzeba będzie już naprawdę podracowywać te dobre nawozy. Dobra, ale mniejsza z tym. I co, pora wciągnąć, co się da wciągnąć. I liczyć na to, że... No... Pójdzie lepiej niż myślałem. Ze wszystkich tych rzeczy czkawkowa trawa mi jest najmniej potrzebna. W sumie jak wyzbieramy to wszystko, to już... Może będzie pusto. I nie będę się tym przejmował, bo jednak winogron mam już pod dostatkiem. Ale w sumie czemu nie? Może jeszcze kiedyś posadzimy. A póki co... Trzeba iść... I naprodukować trochę wina, bo w sumie, jeśli się wszystko uda, to na tym winie będziemy mogli się też nieźle wzbogacić w karczmie. Też nie jestem pewien, żeby nie było, czy będzie to jest, czy będzie jest tak, czy jest to w ogóle możliwe. No i jeszcze trzeba pomyśleć se, gdzie znaleźć właśnie chmiela trochę. Dobra, właśnie na winogron odłożone. Jak widzicie, już jest tego naprawdę dużo, ale nie ma co się przejmować. I tak. Robimy oczywiście złote soki, żeby może mieć szansę na złote wino. 2 złote soki dają 20 butelek wina srebrnego, bądź właśnie z szansą na złote. Dobra. Połowa na to, że będzie złote i w sumie... Jak już mam tyle tego wszystkiego, to... Dobra, wiecie co, postawimy kolejną beczkę, czemu nie? Ale to na spokojnie później. Póki co Bob musi się trochę przespać. A jak już się prześpi pan Bob, to nasz grabarz Bob pójdzie na mszę. Po mszy idziemy na rynek, kupić nasiona marchewki głównie. Ale nie pogardzę innymi też warzywami. Jak już to będę miał, to potem idziemy posadzić. Na razie niestety na srebrnym nawozie, bo dalej złotego jeszcze nie możemy, przez to, że nie mamy trupów. Potem jak już wyrosnę na srebrnym nawozie... zamek skończył pracę. I książka czerwona. Preferowałbym niebieską, ale lepszy rzucanie niż nic. Dobra. Niestety papier mu się skończył.
Dobra, to jest tylko pytanko, po co tutaj przylazłem? A, dobra, na mszę, no tak. W sumie to jest oczywiste, patrząc na co, który dzień tu jest. Tak więc tak. Jakość kościoła 21, cmentarza 60 parę bodajże. Dalej za mało, żeby zarobić jeszcze więcej, ale no. Nie ma co narzekać. Wysiak. Szkoda, że nie da się tego jakoś przeminąć. Fajnie by było w sumie. No, reasumując, fajnie by było, gdyby właśnie dało się to przemijać, bo w sumie to jest raz już takie, że... Bądź co, bądź już zaczyna się robić to powtarzalne, nudne i fajnie byłoby to przemijać. Powiększenie kościoła nie zmieniło nic, jeśli chodzi o datki, z tego co widzę. Więc no. Znaczy, no, jedyną nadzieją na to, że będziemy coś zarabiać, będzie to, że polepszymy kościół albo cmentarz. Dobra. Tery, czyli standardowo. Można teraz lecieć po nasiona. I jutro potem znowu do wdzięczki przy okazji. Ja tu mam trupa. Ja mam trupa dalej. Czemu ja nie kojarzę, że trupek jeszcze czeka dalej na swoją kolej? Zresztą mogło dużo, dużo znaczniej no, ułatwić sprawę, więc tak. Teraz tylko, czy mamy wystarczająco dużo tych wszystkich tutaj. A, oczywiście jednego musiał zabraknąć. Dobra, bieram jeszcze 4 stąd. I lecimy budować stos pogrzebowy. Na którym spalimy już ciasta trupka, który bądź co bądź przysłużył się znacznie już wszystkiemu. To jest tylko pytanie, czy... Wygląda na to, że już usunęłem z niego te cenniejsze rzeczy. Już chyba bardzo mocno podgnił se trup. Bardzo nie zmienia to faktu, że jak pójdzie na spalenie, przez to, że właśnie pociągam z niego wszystko, co się da. No, ale trochę szkoda, mogłem przygotować go jeszcze jak był trochę świeższy. Dobra, stos pogrzebowy gotowy, do widzenia trupek. Niedługo przyjdę tutaj po trochę popiołu na nawóz. I teraz tak, pewnie już nie zdążę przez tego trupka, ale cel główny, jak mówiłem, nasiona marchwi. I w sumie innych rzeczy też, ale marchew chyba najważniejsza ze wszystkich. Chociaż dobra, na równi z dynią i ewentualnie cebulą, bo jednak dynia i cebula to będą mi chyba najbardziej potrzebne. Chociaż w sumie nie wiem, czy dynia. Soczewica na pewno. I cebula. A poza tym to, jak już wspominałem, marchew. Niestety jedna osoba, która mi się kojarzy z dostarczaniem nasion i innych tego typu rzeczy, jest tutaj, a... tego, co się orientuje, to on ma tylko takie podstawowe roślinki póki co, więc tak... Marchew. Jedna, żeby była już czwórka. 5, żeby było kolejne. To w sumie z 9 ich wezmę. Nie ma co więcej. I tak, złóż ofertę. Jeszcze dalej nie ma dostępu, ale już jak widzicie, niedługo będą nasiona te nowych roślin dostępne. Trochę kupię od niego. Dobra, to w sumie. To ja tam będę oszczędzał. Kupię jeszcze z 8 tych nasion marchwi. Nie 9, 8. I jeśli ma tu jeszcze coś takiego innego znaczącego. Nie, niestety nie. Więc w sumie chciałbym jeszcze coś, ale no nie będę na siłę, wiecie, brał czegoś, co mi nie jest potrzebne. Więc w sumie udało się osiągnąć wszystko się. Teraz zostało tylko posadzić tą marchew, czekać na wdzięczkę i liczyć na to, że trupki będą płynąć jak złoto. W sumie dzięki trupom mamy wszystko. Pieniądze, możliwość rozwoju alchemicznego, postęp fabularny. W szczególności teraz, kiedy musimy burgerów naprodukować. A w sumie właśnie, jeśli musimy burgery narobić, to może warto byłoby się zastanowić nad tym, żeby trupki teraz ciąć na pieczeń, a nie na mięso. To ja chyba dobry pomysł, tylko zobaczę, czy... Nie, nie mam żadnego mięsa. Dlatego już musiałem sprzedać. Okej. Okay. To teraz mamy
20 marchwi, czyli 5. Dobra, dobra, dobra. Szybko. Marchew właśnie posadzić. Jak ją posadzimy dobrze, to będzie dobrze. W sumie taki trochę wyszedł z tego pleonazm, czy tam masło maślane. No, ale taka dostawa marchewek jeszcze o podwyższonej jakości powinna znacząco pomóc ekonomii mojej. W szczególności jeśli chodzi o przepływ trupów. Dobra. I jeszcze jedna marchew i na tym kończymy póki co zabawę w ogrodnika. Oczywiście wzmocniona oboma nawozami, bo jednak zależy mi na czasie. Dziękuję bardzo. Jeszcze pędraki, rzecz jasna, wypadły. W sumie pędraki. Nie ma nic do odłożenia, szkoda. Też nie, dobra, mogę odłożyć tutaj. I zobaczmy, jeśli trupek się spalił, to bierzemy popioły i chyba pora właśnie zacząć bawić się w alchemię. O ile cokolwiek z tego wyjdzie, bo bądź co bądź nie jestem przekonany, czy dobrze spamiętałem recepturę teraz. No nie, chciałbym tego znowu sprawdzać teraz o... Dobra, popiół, proszę. Tak, popiół jest, reszty nie ma. No tam może spokojnie poczekać, nic się nie stanie. Co znowu? Aha, jak miał cię tu spotkać? W tym czasie w świecie materialnym bywa raczej ulotnie. Aha, o, w tym czasie... Aha, bywam raczej ulotnie, okej. Okay. Jak to? Naprawdę cię to interesuje? No dobra, powiem ci. Wybrano mnie na kierownika cmentarza. Trudna robota. Nie wszyscy nowo przybyli są mili. To spora presja. Ech, biedny bledku. Dziękuję za ciepłe słowa, teraz muszę wracać do obowiązków. W sumie nie wiem, czy on ma jakąś większą rolę, co je odegrać, czy on będzie tylko tak na zasadzie pokazywał się, marudził i znikał. Ale jednak, tak. Najpierw trzeba zbadać Humora. Jeśli moja teoria, że on dostarcza toksyny, jest prawidłowa, to... Dokładnie, płyn. A potrzebujemy właśnie toksycznych płynów, więc... Młyn, 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 młyn. Nie. W młynie się zdobywa proszki. Tutaj są płyny. Uwaga, uwaga. Tutaj powinien chyba proszek najpierw odłożyć, a potem myśleć o tym wszystkim. Jednak mniejsza z tym, jest dobrze. Toksyczny roztwór, czyli jednak miałem słuszność. Potrzebujemy 5 takich roztworów, więc te. Tu dobrze, że nabrałem dużo grzybów. Jeszcze 2. I ostatni. I oczywiście daje nam to już sporą dawkę tych nawozów, tylko... rzecz jasna, nie mam wszystkiego przygotowanego. I teraz najważniejsza rzecz. Czy pędrak daje mi to, co chciałem? Tak. A, tylko to czasu potrzebuję. W sumie okej, okay, to poczekamy. I w sumie przydałoby się chyba nabrać więcej pędraków, jeśli chcemy to przygotować lepiej. I pozbierać nawozy porozrzucane wszędzie. Ale okej, okay, mniejsza o to na obecny moment. Możemy pozbierać teraz już sól i... ten papier pogrzebowy czy jakoś tak. Skoro i tak idę do wioski, to wiecie, czemu by nie skorzystać z tego, żeby już właśnie sprzedać za... tą chyba srebrną monetę czy coś. Nie są to duże przychody, ale zawsze przynajmniej stabilne. Okej. Okay. Teraz tylko pytanie, czy mam te pędraki nawozu, jeśli nie to... skifa. Nawozy to akurat mniejsza skifa niż pędraki. Dobra, w sumie to jest na równi. Ale chciałbym mieć to już ze sobą od razu gotowe. No jasne. Są. Tylko, że w takiej ilości, że dalej to nie jest 50 sztuk, których potrzebuję. A marchew sobie jak zwykle spokojnie rośnie, więc... tak. Wszystko załatwione. Jeszcze jak tam idziemy do wdzięczki, zobaczę, czy mam może jakieś inne zlecenia. Astrolog nie, inkwizytor to trzeba zbudować właśnie namiot, który będzie samowystarczalny i będzie dostarczał przekąski najlepszej jakości. Żmi to Necronomicon, tutaj zezwoli na handel i obojady, czyli to też trochę później. Do wdzięczki trzeba wrócić, biskup chce, no żeby po prostu mieć dużo, dużo, dużo lepszą katedrę i w ogóle wszystko. I coraz bardziej mi się wydaje, że będzie bratem kupca. I w sumie na tym się kończy cokolwiek, co...
Aha, jeszcze można wymieniać butelki wina za opowieści. Mam ze sobą to wino? A, no mam, to zobaczymy, czy jak wymienię wino za opowieść, będzie coś fajnego. Chociaż... znając życie, to będzie zbędne i w ogóle, ale... kto by tam narzekał? Zawsze przynajmniej będę miał sposób na zdobywanie opowieści, kiedy będę pilnie ich potrzebował. Co z tego, że w sumie to mam ich w zapasie aż za dużo. Książek nie robię. Modlitw nie robię, nie próbuję uzyskiwać, wiecie, lepszych i tyle. Ale okej. Dobra, zadanie wykonane, bo dostałem opowieść. Dobre wino, moim przyjacielem. Oto opowieść. Aha. Znaczy w sumie tyle. Srebrne opowieści za butelki wina. A, gratulacje, nowy kościół wiele znaczy dla mieszkańców wioski. Wkrótce dodam tu więcej pokoi i stolików. O, polubił mnie za to. Aha. Aha. Ten dialog to jest jakiś z początku. Aha. Dobra. A. Fajny dialog w sumie. Nie. Jednak ten dialog był zbędny. Dobra. Proszę, możemy handlować winem. Czyli jednak wino też będzie dobrą inwestycją. To proszę. Tak po prostu możemy teraz sporo zarabiać na sprzedaży tego wina. Te bólowe krążki. Złotej jakości, nie, biorę wszystkie. Czyli mamy już załatwione kwestie właśnie pierwszego dania. Teraz jest tylko przygotować zupy, ciasta i jesteśmy gotowi. Znowu ty. Mam kilka pytań, nie mam więcej pytań. Okej, opowiedz mi o Żmiju. Żmij powiedział, że to żart. Aha. Powiedz mu, żeby oddał mi moje pieniądze, tym razem prawdziwe. Aha. A, naszynik Żmija. Jeśli nie zdoła znaleźć naszynika mojej matki, to koniec z naszą umową. Jakiego naszynika? To była jedna pamiątka, jaką miałam po mamie. Powiedziała, żebym go zachowała i że dzięki niemu będę szczęśliwa i kochana. A ja sprzedałam go, by mieć szansę zaśpiewania przed królem. Teraz chętnie bym go odkupiła, ale nie mogę go znaleźć. Aha. Mi jest dobrze znany z tego, że potrafi znaleźć w mieście cokolwiek. Wziął ode mnie zapłatę i teraz nie mam ani pieniędzy, ani naszynika. Jesteś silnym, inteligentnym mężczyzną. Na pewno znajdziesz sposób, by pomóc biednej kobiecie. Aha. Czyli jej wątek jest jednak bardziej powiązany ze Żmijem i w ogóle, więc... wiecie co? Coś mi się wydaje, że to nam pomoże właśnie uzyskać wszystko, co trzeba było uzyskać. No i w sumie, póki jeszcze tu jesteśmy, to pora iść po trochę mleka, trochę jajków i może będziemy mieli już obiady na... nie wiem, czy na jutro obiady zdążę zrobić. Ale dobra. Mleko było chyba... w tym miejscu? Tak. W tym miejscu. Nie wiem ile, ale wezmę tak. W sumie stać mi na wszystko, dobra, 10 dzbanków mleka. I teraz bierzemy też jeszcze pełno jajek i... po prostu trzymajcie kciuki za to, żeby mi się udało. Chociaż w sumie... dobra, nie dam rady, nie mam jeszcze składników na te zupy. Ani na miski soczewicy. No niestety. Ale przynajmniej już przygotujemy sobie... no. Przygotujemy wszystko, co trzeba było przygotować, więc tak czy jak jest w miarę dobrze. Gdybym za to miał już składniki dostępne, to poproblemowo by poszło wszystko. No tak po prostu, na pstryknięcie palcem. A tak to proszę. Tak czy jak już mamy spory postęp. Bo wiemy, że można handlować winem, więc... już będziemy bogaci. I to bardzo bogaci nawet. Tak więc no. Jeśli wyszło złote wino, to chyba będzie jeszcze więcej warte. Niemniej jednak, jak już mówiłem, co... coś czuję, że naprawdę zbliżamy się już do końca i to tak niechybnie, co... bo miejmy nadzieję, że właśnie... nie będzie żadnym okresem takim... załamania, że dajmy na to... okaże się, że kończymy grę i...
Dziękujemy za granie. Zakończenie nie przygotowaliśmy, bo nam się nie chciało. W sumie patrzę na to, że miasta nie zrobili. Zamiast udali jakiś piorun, który nas zabija, to może być różnie. Nie ukrywam, nie chciałbym tego, no ale... Jak będzie, tak będzie. Okej. Okay. Teraz obiad. Jeden krążek cebulany. Okej. Okay. Potem tutaj potrzebujemy... No, jakąś tam najlepiej chyba... Miskę... A, miska zupy dyniowej. Nie zupa dyniowa, tylko miska zupy dyniowej. I w sumie to łatwiejsze chyba. Do uzyskania, jeśli się nie mylę. Tak, miska zupy dyniowej. Tylko gorzej, że trzeba mieć złote dynie, żeby to, wiecie, porządnie zrobić. A niestety takowych nie posiadamy. Ale proszę, w sumie tylko dynie i mamy wszystko. Dosłownie wszystko. Tak więc tak, jeszcze potrzeba do tego 5 tych całych, jak to się nazywa, no... Placków. Więc słodkie ciasto. W sumie nakupiłem tego nadmiar. Ale dobra, co ja będę narzekał. Idziemy po winogrona i... O, wino się zrobiło. I jakie tym razem? Złote! Winemaker. Czemu? Winemaker, nieważne. Achievement też pokazuje, za co to jest. Puszy, złoto gwiazdkowe wino, więc proszę. Coś mi mówi, że jak pójdziemy do handla, tam handlować znowu, to będziemy naprawdę bogaci. Ale dobra, mniejsza z tym na obecny moment. Teraz ważniejsze będzie to, żeby zrobić placki winogronowe. I w sumie potem tylko trzeba będzie ogarnąć jakoś nasiona tej, jak to się nazywa. Ciasto winogronowe? Nie, no coś... Ty... A! To dwa naraz wychodzą? Okej. Okay. Fajnie, czyli jeszcze bardziej to będzie można zaoszczędzić. To teraz tylko najważniejsza rzecz. Opróżnić jakiś płynek, na razie opróżniam w dowolne miejsce. A. Dobra, może nie aż tak wszystko. Chciałem właśnie próżnić, ale w sumie to jeszcze są rzeczy, które chciałem zostawić. To jednak zabiorę też. Sól też. Węgorz nie. Węgorza zostawiam. Wosk zostawiam. Muchomory można zabrać. I w sumie... Może warto właśnie spróbować jeszcze ogarnąć ostatki tych nawozów. A w czasie, kiedy one będą się robiły, to... W sumie pójdziemy do podziemi znowu. Wiem, że ryzykowne i w ogóle, ale chcę znaleźć te nasiona dyń chociażby. Dobra, tylko zrobiło się. Teraz jeszcze pytanie, ile? Jeden. No nie za ciekawie, nie za ciekawie. Ale zobaczymy, czy uda mi się opracować to, co chciałem. Polepszać smaku. Czyli mamy już receptę, przynajmniej tyle. Dobra. Polepszacza smaku odkładam. Jako, że niestety zabrakło mi dyń, to idziemy tutaj. Naprawdę ostatnie miejsce, które może nam pomóc. Rzecz jasna, złote wino będzie tutaj też zbawienne dla nas, ale ile zostanie, tyle zaniosę dzisiaj do miasta. No w sumie do wioski. Tak, straszne dźwięki, standardowo. No i Bob idzie teraz przed siebie. Dobra, nie wiem, co to było, ale widać, że prawdopodobnie głośne i groźne. Okej, okay, ognisty nietoperz. Dziabnięty. Glut dziabnięty, mucha dziabnięta. Miski. Nasiona kapusty. I już nie ma miejsca. W sumie ze wszystkich rzeczy, które mam, to proszki mogą odłożyć, no jasne. Nasion kapusty chyba najmniej potrzebuję, więc zamiast tego wezmę proszek. Wiecie, im więcej proszków, tym lepiej dla mnie. Bo patrząc na cały kształt sytuacji, to te proszki są, można powiedzieć, zbawienne, jeśli chodzi o alchemię, że nie muszę ich sam produkować. Dobra, niebieski glut nie jest potrzebny. Więc idziemy. Ale niestety... Póki co pocieszenia nie ma. Nie dostałem ani jednego nasiona dyni. Czy jakiejś innej rośliny. Lepiej to byłby... Co to jest jakieś... diaksy? Złomy, krwawe... Aha. Już trzeba łykać winko. Wymaga techniki. Czyli chyba, żebym nawet odkrył, że tak, te diaksy są. A diaksy, wydobywanie mam dostępne... za 50.
Nie, dobra, przynajmniej będę pamiętał, że one tutaj są. 50 niebieskich to nie jest problem, więc wiecie. Ech. Nawet nie rani tych obecnych w tym miejscu. A szkoda, byłoby fajniej i sprawiedliwiej. Gorzej, że jak mówiłem, no dalej nie ma nasion. A to był moim jedną, a to jest miejsce, które jest jedną moją nadzieją właśnie na nasiona. Nie jest dobrze. I jeszcze pełno tych świecidełek, które zaraz wybuchną na mnie. I pewnie zginę od nich jeszcze. Się okaże. Aha. Dobra. Ogólne dzbanki, które nie oferują nic. Jak zwykle. A nie, jest, jest jakieś nasiono. Po wyglądzie mógłbym powiedzieć, że chyba to cebula. To co nie jest potrzebne. To też nie. Dobrze, mamy cebulę. Konopię w sumie też mógłbym porzucić. Łatwo będzie ją wyhodować ponownie, więc tak. Misek nie chce, bo to łatwo je też zrobić. I teraz co tu jeszcze mam takiego, co by można było wyrzucić? Złom. Zamiast tego proszek porządku. Teraz już naprawdę nie mam miejsca na nic. Uwalniający sól toksyczny, nie wiem jak. Zdrowia. W sumie zdrowie łatwo można robić. Porządek toksyczny, chaos. Chaos też umiem, więc niech będzie, że takie rzeczy wezmę. Teraz tak, w dole chyba nie byłem. Tutaj już przejście jeszcze głębiej. W sumie moja wyprawa przyniosła mi cebulę. A oczekiwałem czegoś całkowicie odmiennego. I żeby nie było, tą cebulę już będę musiał sadzić na złotym nawozie, bo może wtedy nie stracę wystarczająco dużo nasion, żeby nie musieć jej sadzić ponownie. Powiecie w sumie im, że... Dobra, co ja chciałem gadać. Mamy dynię. Jeśli będzie brązowa albo srebrna, to jesteśmy zbawieni. To zamiast cego, tak, zamiast cego ją wziąć. Trudno, zamiast mikstury leczniczej. Srebrna dynia. Czyli jest lepiej niż myślałem. Znacznie lepiej. Możemy już właśnie zdobywać złote dynie, a złote dynie daje nam już dostęp do wszystkiego, co chcieliśmy. A wiecie, mówię to z perspektywy tego, że mamy bądź co bądź już nawóz, który... Ja się tak czuję, że może uczynić prawie wszystkie nasze owoce, warzywa złotymi. Ale dobra, póki jeszcze tu jesteśmy, pora zobaczyć, czy drugi roztwór się zrobił. Jeśli tak, to zaraz mieszamy nawozy. Lepiej byłoby mieć trzy, bo wtedy prawie wszystko już byłoby gotowe. Dobra. A zapomniałem, nie ma miejsca. No jasne. W takim wypadku proszki musimy odłożyć. Które są taką nowością też dla tych wszystkich miejsc. I w sumie to też. Dobra. To bierzemy drugie. I miejmy nadzieję, że... No nie zawiodę się na tym nawozie. Oczywiście zrobię go na razie 20 sztuk, bo nie będę czekał. No patrzcie, jakie to fajne. Ty, jak się odkrył jakiś receptur, to już nie trzeba się tam męczyć z tym. Tylko można tak po prostu tutaj już to robić. No i w pierwszym może też tak było, tylko że byłem zbyt głupi, żeby na to spojrzeć. No jasne. Też to było. No normalnie brawo ja. Dobra. Jednak jakby nie było... A nie, to 2 na 1 są. Niedobrze. Jednak potrzeba tego dużo więcej, ale dobra. Mamy przynajmniej te 10 sztuk, które... Miejmy nadzieję, że zostaną... tym, co nas zbawi od konieczności kupowania tych dziwnych nasion. Oczywiście kupcowi tego dzisiaj już nie zaniosę, bądź co bądź. No, dzień się kończy. Przynajmniej ten, w którym kupiec występuje. Ale tak czy siak, jak widzicie, jest dobrze. I w sumie czas antenowy nam się kończy. Więc zaraz będę już oczywiście... żegnał się z wami. I proszę. Mam już nieskończone zapasy marchwi po prostu.
Jak zamówić dużo trupów, ale to jest już też do zrobienia kiedy indziej. Póki co pora posadzić dynię. W sumie cebuli dalej nie mogę, ale wiecie. Chociaż dynia. A idź mi z tym badziewnym nawozem. Pora posadzić już porządne rzeczy. Gdzie to są moje srebrne dynie? No. Póki jeszcze mam co srebrny nawóz, mogę pod marchewki kłaść, żeby mieć ich więcej. Nawet już bez nawozu przyspieszającego. Wow. I odcinek wyszedł 40 minut. O, szybko te placki jednak się robią. To w sumie... Chciałem powiedzieć, że to już tyle, ale jednak... Poczekamy, aż będę miał gotowe obiady. Tak będzie najlepiej. Więc odcinek nie wiem, ile będzie trwał, ale dzisiaj po prostu zakończymy na zrobieniu obiadów bądź pogadaniu z wąszem. Bo w sumie to są dwie jedyne rzeczy, które nam teraz zostały do zrobienia, tak ze wszystkich, które kojarzę, więc no. Energia pełna. Wąż już pewnie uciekł. Ale jeśli nie uciekł, to warto z nim pogadać. Może jeszcze zdążę. A jeśli nie, to prawdopodobnie kolejny tydzień sobie zmarnowałem. Przynajmniej czegokolwiek, wiecie. Cokolwiek starań w ogóle, ale znając się, to już go nie ma. I uwaga, uwaga. Jednak jest. Aha, słyszałem, że masz załatwić mi... Aha, że możesz załatwić mi kilka rzeczy nielegalnie. Aha. Trochę się zepsuło. Wydałem je. Kupiłem instrukcję do klucza, więc... O ile nie wiesz, jak zmienić ten pył w złoto, więc znajdź ten jej naszyjnik. A może nie dasz rady? Jestem żmij. Mogę znaleźć wszystko w mieście. Wszystko i wszystkich. Chciałem wszystkich wszystko. Wiem, gdzie jest ten naszyjnik, tylko nie mogę. Wiesz, to nie jest w ogóle twoja sprawa. Muszę zdobyć jego zaufanie, może wtedy powiem więcej. Aha. O, czyli jednak może ten wątek się poruszy jakoś lepiej. A. Wciąż zastanawiam się nad tym naszyjnikiem. Cieszysz się w branży bardzo dobrą reputacją. Zastanawiam się, co mogło pójść nie tak, że miałeś problemy z tym naszyjnikiem panny wdzięczki. Skomplikowana sprawa. Jestem najlepszy w swoim fachu. Umiem znaleźć wszystko. Oczywiście nie jest to szczególnie szanowana umiejętność. Aroganccy mieszkańcy traktują mnie jak śmiecia. A mimo to przynoszą mi pieniądze, żebym rozwiązywał ich problemy. A ten naszyjnik naraził już na szwank moją reputację. Powiedziałeś, że wiesz, gdzie jest naszyjnik. Skąd więc to opóźnienie? Ha, jest poza miastem. Został kupiony z rozkazu Lorda Komandora Górskiego Fortu. Naszyjnik ma dla niego jakąś wartość sentymentalną. Tylko tyle zdołał mi się na razie dowiedzieć. Fort jest na północ od wioski. To wielka budowla, ale ostatnimi czasy popada w ruinę. Przełęcz właściwie rozpadła się, gdy byłem jeszcze dzieckiem. To było po wielkim wybuchu. Straszna rzecz. A on został tylko obrońcą północnej przełęczy. Tymczasem tam nie ma nawet czego bronić. Aha. Aha, dawno temu był wielkim wojownikiem. To wujek króla. Ale rzecz jasna, łatwo jest stać się wielkim, gdy urodzisz się w pałacu i masz kochającego ojca. Ja na jego miejscu na pewno zostałbym królem. A on został tylko obrońcą północnej przełęczy. Tymczasem tam nie ma... Aha, dobra, to już było. Mogę spróbować... Może z domu... Aha. Może z domu pomóc ci go odzyskać, nie wiem jak, ale spróbujemy urządzić burzę mózgów. Burzę mózgów to jakiś czar, mógłby być przydatny. Nie, możemy po prostu wspólnie przemyśleć problem i... właściwie to możesz się przydać. Możesz spróbować zdobyć naszyjnik z pomocą sługi lorda Garbusa Konkola. Ja sam go o to nie poprosisz. Jakiś czas temu doszło między nami do małego nieporozumienia. Przydałem mu maść, która mogła wyprostować mu plecy. Jakbyś ty mnie dosłyszał tego mogła, więc teraz wszystko zależy od ciebie. Szczerze mówiąc, podejrzewam, że ci się nie uda, ale ponieważ tak czy inaczej wyjdzie na moje... O, i proszę, co do tych narzędzi naprawczych, muszę prosić cię w zamian o przysługę. Jasne, te narzędzia naprawcze, o które prosiłeś. Chwila, miałeś je już? Tak, miałem je nawet wtedy, gdy pierwszy raz o nie prosiłeś. Bez urazy, to tylko interesy. No i proszę, czyli jednak panna wdzięczka pomogła nam zdobyć narzędzia naprawcze, które pomogą nam poruszyć wątek jeszcze bardziej, wiecie, tego całego... do portalu na Wzgórzu Wiedźmy. No proszę, proszę, kto by się spodziewał. Nie,
no jest dobrze. Jest dobrze. Teraz jeszcze w sumie zobaczmy, czy dynia wyrosła. Znaczycie nie. No i miałem rację. Tak więc niestety przygotowaniem obiadów zajmiemy się już w następnym epizodzie. Póki co nie zostało już nic innego, jak podziękować wam za obecność. No i oczywiście do zobaczenia już następnym razem w kolejnym epizodzie Graveyard Keepera. No i trzymajcie się. Hej!